lepiej. Dostałem zgodę na sprzedanie ci nowych części. Masz niezłe znajomości. Gorzej ci poszło. Właśnie dostaliśmy zaproszenie. Popracuj nad swoim wozem. Spotkamy się, jak skończysz. Lepiej, żebyś był gotowy. Mi też miło cię widzieć. Jedź za mną. Denerwujesz się? Słuchaj, tu nie chodzi o mnie. Chodzi o to, że ty masz wyrobić sobie nazwisko, żeby nasza ekipa poszła do przodu. Mnie ludzie już znają. Będę cię osłaniać, ale musisz to wygrać. Udowodnij, że nie jesteś jakąś ofermą, jak... Jak twoja poprzednia ekipa? Jesteś od nich lepszy. Miejmy nadzieję. Więc ci Speed Boys. Co o nich wiesz? No, Kennego już znasz. Czysty kryzys wieku średniego. Jest też Daryl. Mało mówi, ale to on ma największy talent. Oni są ekipą rankingową, więc...
więc wybierają trasę, a Kenny jest gościem, który nie lubi ułatwiać życia nikomu poza sobą, więc spodziewa się niemiłych niespodzianek. Skręć w następną w lewo. A już są. Wydarzony kumpel. Myślicie, że dacie radę, Speed Boys? Kenny? Hej, Dary. Hello. Ta, pokażemy wam, jak się jeździ. Zaczekam na was na mecie. Liczycie tylko pierwsze miejsce. Dasz radę! No, dobry jesteś. Tak jest, wjechaliśmy na szczyt. Teraz już prosto w dół. Miasta, póki nie zobaczysz jego brudnej strony. Jesteś już blisko, skup się! Ciasno tu dla ciebie, co? Jaście, tak jak lubisz! Tak łatwo nie odpuszczę! Straciłam reflektor na zakręcie. W co walnęłaś? Nie wiem, jakiś kosz na śmieci. Teraz to już śmieci, nie? Hej, czy to nie twój... Ożesz! Nie. Obudźcie, że stało? Jest uciekinie. Ożmyk! Ty! Odejdź od wozu. Dowód, już. Rivera, ha? Twój pojazd? Tak. Problem, panie władzo? Zależy. Mamy bardzo dużo zgłoszeń o podobnym pojeździe.
nielegalnie wykorzystywanym. Patrz do przodu! Co znaczy, że mam prawo go zarekwirować. Gdzie byliście? My tylko tutaj, myślimy... My tu. Ty, dowodzik! Przygub. Fajne imię. Masz auto? Tak, mam. Tak, panie władzo! Gdzie jest? Stoi tam. Ładny. Chyba zabrałem nie ten. Shaw, jesteś już w drodze? Już jadę! Kluczyki. Dlaczego kluczyki? Kluczyki! Chcesz go mieć? Masz 10 dni. Lub kasacja. Chyba 10. Może mniej. Szerokości. Nie. Chcę tylko do domu. Jasne, nie ma sprawy, dawaj. Ale kiedy ten ktoś mówi, proszę wysiąść z samochodu, to on ma władzę. A ja nie mam nic. Kiedy już się wydawało, że problem ulicznych wyścigów jest pod kontrolą, wczoraj w nocy grupa kierowców opanowała ulicę, wyrządzając szkody na tysiące dolarów. Wiele osób obawia się tego, co będzie dalej. To tylko pokazuje, jak bardzo mój oddział jest potrzebny. Bardziej niż kiedykolwiek. To było zupełnie niedopuszczalne. I obiecuję, że zrobię wszystko, co w mojej mocy, żeby to się już nigdy więcej nie powtórzyło. Wiesz, to wygląda jak robota kogoś, kto chce zwrócić uwagę. To nic takiego. Nie tęsknisz? Nie. Podasz mi to? Anna cię chwaliła. Odszedł mistrz na miarę ligi. Ona tego jeszcze nie widzi, a ja też nie widziałem. Ale są konsekwencje. Większe niż straty ekipy. Ale po tym wczorajszym jestem w szoku, że nie przyszła się chwalić. Tak. Była zmęczona. Tak. Jeśli masz czas, mam coś dla ciebie. Stary kumpel męczy mi dupę. Chcę wiedzieć, co potrafisz. Ma wejścia. To może ci się opłacić. Obczaję to. Dzięki. Dobra, luz. Wyciągnijmy to.
Chodź, wyluzuj się, znajdź sobie jakiś kącik. Muszę cię uprzedzić, że ten mój kumpel Wayne ma obsesję na punkcie techniki, więc nie licz za bardzo, że się pościgasz. Czeka na ciebie w porcie. Miłej zabawy.
celu to tuningowany Mitsubishi Evolution. Dobra, polowanie czas zacząć. Do roboty! Nikt nie widzi celu, więc odwołuję wyścig.
szansę, żeby go zatrzymać. Centrala rusza w pościg. Dobra robota. Tylko niech już tym razem nie ucieknie. To jak walka współczesnych gladiatorów. Za hajs podatników pan. Na ćwierćcie oczy te czaćkie.
tak cię znajdę! Centrala widzi ten sam samochód co wcześniej. Rusza za nim. Zlokalizowano wcześniejszy cel. Pościg zostaje wznowiony. Hej, co tam? Sprawdzam skaner. Chyba robi się gorąco. Pora zakończyć ten pościg. Może gdyby moi partnerzy robili swoje, nie zostałbym na lodzie. To nieźle oberwało.